Dzień dobry Państwu. Kolejna edycja publicystyki naszego programu W Cztery Oczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jerzy Siemaszko, archeolog, kurator wystawy, która właśnie jest prezentowana w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Wystawa jest niezwykła i opowiada o niezwykłych rzeczach, ponieważ składa się z artefaktów, które są znaleziskami archeologicznymi, ale na naprawdę światową skalę. Ewenement na skalę światową. Mam rację, panie Jurku? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak, to prawda. To sami mówimy. Największa kolekcja zabytków jedźwieckich na świecie. Bo rzeczywiście do tej pory nic takiego nie zostało nigdzie znalezione. Rzeczywiście, jadźwięgowie to lud niezwykle tajemniczy. No, w Suwałkach budzi pewne skojarzenia. Niekoniecznie zresztą prawdziwe, niekoniecznie słuszne. Natomiast sami archeolodzy przez bardzo wiele lat mieli z tym potężny kłopot. Mamy kilkadziesiąt grodzisk, czyli pozostałości po twierdzach obronnych. Na tych grodziskach przeważnie zresztą nic nie ma, ponieważ one były budowane w celach, jak to się mądrze mówi, refugialnych, czyli po prostu służyły za schronienie w czasie zagrożenia, kiedy trzeba było uciekać przed wrogiem. A tam nie mieszkano na stałe, stąd nie ma tam nagromadzenia jakichś przedmiotów. Do tego jadźwięgowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł pisanych, nie znali pisma. Owszem, są pewne dokumenty historyczne, ale tego dokumenty zostawili wrogowie, czyli najeźdźcy. A więc z gruntu wiadomo, że są to relacje stronnicze i stawiają ten lud w niekorzystnym świetle. Stąd rzeczywiście nasza wiedza na temat kultury jadźwingów była przez bardzo długi czas naprawdę ograniczona. Nie mogliśmy znaleźć cmentarzysk. W okresie międzywojennym natrafiono na pojedynczy grób na górze cmentarnej, zresztą która stąd wzięła swoją nazwę, w Szurpiłach. To było maleńkie naczynko z kośćmi spalonymi dziecka. To naczynie zresztą do dziś dnia znajduje się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. I to było wszystko. Dopiero w latach 90. zaczęto znajdować pewne ślady. Troszeczkę wcześniej, w końcu lat 80. już w Burdyniszkach, niedaleko klasztoru wigierskiego, doszło do takiego pierwszego odkrycia, gdzie pojawiły się kości ludzkie i zabytki wczesnośredniowieczne. I było podejrzenie, że jest to cmentarzysko, tylko tyle, że to cmentarzysko zostało całkowicie zaorane i zniszczone. Dopiero odkrycie w Krukówku spowodowało bombę, można powiedzieć, rzeczywiście, bo nagle okazało się, że na niewielkiej przestrzeni nagromadzone są tysiące, ale to tysiące przedmiotów, które jadźwięgowie wkładali zmarłym do grobu. Oni wierzyli, że po śmierci będą posługiwali się tymi samymi przedmiotami. Oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że one pozostają w świecie realnym, że leżą tam na tym cmentarzysku, nie znikają, prawda? Więc uważali, że to nie sam przedmiot, ale jego dusza, towarzyszy duszy zmarłego. Dlatego rytualnie niszczyli te przedmioty, uszkadzali je. Nie zmienia to jednak faktu, że leżą tam naprawdę tysiące przedmiotów codziennego użytku. Nagle otworzyła się księga. Myśmy po prostu zobaczyli, jak wyglądała ta kultura na żywo, jak była niezwykle bogata, jakim pięknem się otaczali, jakimi byli estetami. Każdy przedmiot, najmniejsze przedmioty nieraz, przedmioty codziennego użytku były prześlicznie zdobione. Także to jest rzecz po prostu niezwykła i jest to odkrycie naprawdę epokowe. Długosz pisał w swoich kronikach, że jadźwingowie to ludy dzikie, wojownicze i tak bardzo żądne sławy i pamięci, że 10 spośród nich walczyło ze 100 wrogami. Szeroko opisuje dosyć w tym fragmencie znacznie dłuższym jadźwingów. Czy rzeczywiście jadźwingowie byli tak bardzo walecznym ludem? Byli. Rzeczywiście wojownicy najwyraźniej nie bali się śmierci.
Najlepszy dowód, że w jednej ze swoich wypraw łupieskich dotarli aż pod Sandomierz, na południe Polski, a więc zapuścili się naprawdę daleko, co świadczy o tym, że no, zarówno uzbrojenie, jak i taktyka oraz determinacja były ogromne. Mało tego, twierdze, które pozostawili, były budowane z wielkim rozmysłem. To były bardzo poważne założenia obronne, jak na przykład właśnie ten gród w Szurpiłach słynny, otoczony całym wieńcem dodatkowych kopców strażniczych, tam gdzie po prostu były forpoczty ostrzegawcze. Towarzyszący gródek, który zamykał atak z innej strony. Przekop przez wąwóz, którym spuszczano wodę dodatkowo. Właśnie prace melioracyjne, spiętrzenie wody w niektórych jeziorach, spuszczanie w innych, to wszystko świadczy o tym, że oni po prostu mnóstwo poświęcali uwagi sprawom walki, sprawom obrony i sprawom ataku. W ataku byli rzeczywiście bardzo skuteczni, ale też trzeba powiedzieć jedno znowu na ich usprawiedliwienie. To nie było tak, że był to naród dziki i krwiożerczy, bo wiedzielibyśmy o tym od samego początku naszej państwowości. Tymczasem za czasu naszych pierwszych władców nie dochodziło do jakichś strasznych potyczek czy do jakichś wielkich wojen. One się zaczęły dopiero wtedy, kiedy ludzie cywilizacji, powiedzmy tej chrześcijańskiej, europejskiej, zaczęli naciskać i atakować Jadźwingów. Obejrzałam sobie te przedmioty, które są prezentowane na suwalskiej wystawie i dochodzę do wniosku, tak jak zresztą i pan na początku naszej rozmowy powiedział, Jadźwingowie to estaci. Tak, to jest znowu nasze wielkie odkrycie, bo tak naprawdę to nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego. Do czasu tego odkrycia właśnie, że znalezienia tego cmentarzyska, że na taką skalę właśnie się to odbywało, że po pierwsze mieli takie bogactwo przedmiotów, którymi się otaczali. To nie był taki lud prymitywny, który tam, nie wiem, gdzie wojownik miał nóż, oszczep, ewentualnie, jak już był wielkim, powiedzmy, wojownikiem, wodzem, to miał jeszcze miecz i to wszystko, prawda? On niezależnie od tego miał jeszcze kilka zapinek, którymi przepięknych, zdobionych, którymi spinał szaty, miał pierścienie na rękach. I tak dalej, i tak dalej. Szaty były też bardzo barwne, kolorowo obszywane. Kobiece były dodatkowo jeszcze zdobione, na przykład dzwoneczki naszywano na to. No, musieli wyglądać po prostu bajecznie i przywiązywali do tego wielką wagę najwyraźniej, bo gdyby im na tym nie zależało, to takich rzeczy by nie robili. Mówimy o zdobach, ale okazuje się, że przedmioty codziennego użytku również były zdobione. Tak, to prawda. Po prostu to sprawiało przyjemność, jeżeli rzecz, którą się używało najzwyczajniej w świecie, przy pracach jakichś stolarskich czy w skórnictwie i tak dalej, jeżeli one były po prostu piękne. Przed nagraniem mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Powiedział mi pan bardzo interesującą rzecz na temat dzwoneczków, jakie państwo znajdujecie w tej chwili w Krukówku. Zdaje się, że te artefakty zostały, te dzwoneczki zostały w jakiś sposób przebadane. Badania nad nimi prowadzi pani profesor Anna Gruszczyńska, która jest muzykologiem i bada przedmioty pradziejowe, przedmioty wczesnośredniowieczne pod kątem różnego rodzaju walorów muzycznych. I to ona zwróciła uwagę, zaczęła właśnie takie badania prowadzić. Okazało się, że to jest zresztą faza wstępna tych badań, one ciągle trwają. Teraz no, mają być prowadzone jeszcze badania tomograficzne chociażby tych dzwoneczków. Natomiast jeżeli chodzi o samo brzmienie, okazało się, że znaczna ich część, praktycznie rzecz biorąc połowa, jest niesłyszalna dla ucha ludzkiego, ponieważ wydają ultradźwięki. Wyglądały jak dzwoneczki, a dzwoniły tak, że ludzie tego nie słyszeli. Więc dlaczego to robiono? Taka najprostsza teoria jest taka, że jednak zdawano sobie sprawę, że to wydaje dźwięk, tylko dźwięk magiczny, dźwięk niesłyszalny, bo na przykład reagowały na niego zwierzęta.
A jeżeli przyłożymy do tego teorię, że wprawdzie Jadźwingowie byli ludem pogańskim, ale wierzyli w życie pozagrobowe i wierzyli w to, że dany człowiek może się odrodzić chociażby w postaci zwierzęcia, to zaczyna nam się z tego robić bardzo interesująca opowieść. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on tak samo mogli uważać, że załóżmy te dzwoneczki odstraszają nie tylko na przykład psa, ale również chociażby złe duchy, prawda? Więc to mogło mieć znaczenie magiczne. Także ta wiara była zresztą bardzo znowu złożona. Pojawiają się wręcz elementy i chrześcijańskie. Mamy na przykład dużą serię krzyżyków. I początkowo uważano, że te krzyżyki po prostu służyły za ozdoby, że były tylko elementem sprowadzanym, bo część na przykład przywędrowała, została sprowadzona, importowana z terenów Cesarstwa Bizantyńskiego ówczesnego. Część została wytworzona na miejscu. A więc intencjonalnie wykonywano takie przedmioty. I teraz coraz bardziej dochodzimy, my archeolodzy, dochodzimy do wniosku, że jednak jakieś pierwiastki chrześcijańskie były w tym panteonie bóstw jadźwieckich. Oni prawdopodobnie mieli religię taką synkretyczną, która po prostu jednoczyła różne elementy. Więc nie byli takimi absolutnymi, totalnymi wrogami chrześcijaństwa, tylko pewnie usiłowali to chrześcijaństwo sobie dopasować do swoich potrzeb i do swoich wierzeń. A jak wiemy, chrześcijaństwo takich zachowań nie toleruje, w związku z powyższym tutaj weszli w konflikt. W miejscach pochówku w Krukówku, licznych pochówków, znajdujecie Państwo przeróżne przedmioty. Czy to jest tak, że Jadźwingowie zabierali ze sobą w podróż w zaświat przeróżne rzeczy? Tak, to prawda. Rzeczywiście bogactwo tych przedmiotów wskazuje na to, że one były, prawdopodobnie większość przedmiotów, którymi zmarły się otaczał, oddawano mu po prostu na tą ostatnią podróż, żeby korzystał z nich również po śmierci. Jeżeli to był wielki wojownik, jeżeli to był wódz, dostawał broń, dostawał oporządzenie końskie na przykład. Spodziewamy się, że w końcu odkryjemy i pochówki końskie na tym cmentarzysku. Na razie jeszcze do tego nie doszło. Jeżeli to był służący, to dostawał niestety przedmioty, którymi znowu posługiwał się przy pracach domowych. Także nie uważano, że takie same funkcje jak za życia będą pełnić ci ludzie po śmierci. Zmarłych palono na stosie. Zbierano te pozostałości stosu, zbierano pozostałości zmarłego, same kości na przykład, oraz przedmioty, które się nie spaliły, bo część z nich jest przepalona, część zresztą ewidentnie dokładana później, niekoniecznie była poddawana kremacji razem ze zmarłym. I w niewielką jamkę, w płytką jamkę to wszystko wsypywano. Praktycznie rzecz biorąc na powierzchni świętego miejsca. Stąd to cmentarzysko ma grubość w tej chwili 20-25 cm. Pod spodem już nic nie ma. Także to jest zupełnie niesamowite, że w momencie, kiedy wchodzimy na ten teren, to po zdjęciu dosłownie ściółki leśnej trafiamy do warstwy sprzed 800-900 lat. To jest rzecz znowu naprawdę trudna do zrozumienia nawet dla archeologów. Poczyniliście Państwo niezwykłe odkrycie, a tak naprawdę brakuje Wam środków na to, żeby kontynuować tę pracę. To jest bardzo smutne. Niestety to z tym się archeolodzy borykają w wielu miejscach na świecie, ale w Polsce jest to zjawisko niestety bardzo dotkliwe. Ponieważ nawet tak wiekopomne, można powiedzieć, naprawdę bez przesady, odkrycie nie niesie za sobą odpowiednich środków finansowych na badania, a one są niezwykle potrzebne. Myśmy przebadali krople w morzu, może 1/50 całego terenu cmentarzyska. Reszta wymaga naszej interwencji, bo cmentarzysko zostało przecież odkryte w okolicznościach dramatycznych. Ono było rabowane i w znacznej części wyrabowane przez nielegalnych poszukiwaczy. Mimo że w tej chwili jest to przestępstwo zagrożone karą więzienia do 10 lat, to jednak byli tacy, którzy zdecydowali się na ten przestępczy proceder.
Nigdy nie wiadomo, mimo że tam w tej chwili jest dozór elektroniczny, mimo że kontrolujemy sytuację, nigdy nie wiadomo, czy ktoś znowu nie wpadnie na taki szaleńczy, obłąkany pomysł i zacznie niszczyć po prostu to, co się zachowało. A to jest rzecz wyjątkowa. Po prostu cała tajemnica polega na tym, że ten las nigdy nie był orany. Tam po prostu od momentu, kiedy jadźwigowie przestali istnieć jako lud niezależny, jednak pewnie krążyła przez stulecia jeszcze wieść, że to miejsce magiczne, miejsce pogańskie, że tam straszy, że tam są duchy i tak dalej. Także tam pewnie przez długie lata jeszcze nikt nie przychodził w ogóle. A później zaczęto zagospodarowywać ziemię o wiele bardziej przydatne, chociażby w celach rolniczych. A tamten teren, bardzo trudny teren, bagienny, pozostawiono samemu sobie. Wiemy już doskonale ze źródeł historycznych, że takie planowe działania kolonizacyjne podjęto na tym terenie w połowie XIX wieku, raptem 150 lat temu. Także do tej pory ten las po prostu był lasem dziewiczym i dzięki temu tak się to fantastycznie zachowało. Więc jest to rzecz absolutnie niewyobrażalna o gigantycznej wartości dla archeologów. Ale co z tego, kiedy za tym nie idą jakieś środki na poważne badania, które tam trzeba przeprowadzić, bo same wykopaliska to jest jedna sprawa. Wykopanie tego, ocalenie przed zniszczeniem, przed grabieżą, to jest jeden aspekt. Natomiast my musimy się jak najwięcej dowiedzieć, bo taka sytuacja się być może już nigdy nie powtórzy. Nigdy możemy nie trafić na tak bogate cmentarzysko, które jest tak świetnie zachowane. W związku z tym musimy wydobyć wszystkie możliwe informacje. Dlatego te badania też trwają bardzo powoli, bo staramy się rejestrować wszystko, co się da. Każdy zabytek jest namierzany trójwymiarowo. Czyli możemy potem odtworzyć jego pozycję, możemy zrobić trójwymiarowy obraz tego cmentarzyska. Ale musimy jeszcze zrobić wiercenia w pobliskich bagnach, bo tam jest zapis cały. Tam możemy prześledzić rok po roku działalność ludzką. Możemy zorientować się, kiedy te stosy płonęły. Możemy zobaczyć, czy tam w pobliżu były osady. To wszystko wymaga po prostu specjalistycznych analiz, a te specjalistyczne analizy kosztują. Życzę, żeby pieniądze jednak znalazły się na przeprowadzenie tych wszystkich badań. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy staramy się uświadomić ludziom, że rangę tego odkrycia, że może ktoś w końcu znajdzie się, kto nam pomoże. I że w końcu te badania ruszą tak, w takim tempie, na jakie zasługują, bo o tym odkryciu powinno być głośno nie tylko w Polsce, ale wręcz na całym świecie. Bardzo panu dziękuję za niezwykle interesującą rozmowę, za ogromną wiedzę, którą się pan zechciał z nami podzielić. Dziękuję pani. Dziękuję państwu.